Cześć, witam was w 11 odcinku poradników jak zrobić grę horror na Unity w stylu PT. Jest to 11 odcinek, więc jeżeli nie widziałeś poprzednich, koniecznie je obejrz, ponieważ jest co oglądać. Wszystko co tutaj robimy jest robione od zera na odcinku. A plan na dzisiejszy odcinek jest taki. Podmienić model korytarza na nowy. Co mam na myśli mówiąc nowy? Mam na myśli to, że ściany będą węższe, te korytarze będą węższe, będzie mniej miejsca w nich, ponieważ jak na razie są o wiele za szerokie i dopiero to wczoraj zauważyłem, że te ściany powinny być bliżej siebie. Będzie na pewno lepsze odczucie horroru, będzie bardziej klaustrofobicznie. Pozmieniać parę rzeczy w oświetleniu. Głównie chodzi o to, aby tutaj było ciemno na górze. Także tutaj jest point light, a zamienię go na spotlighta, żeby świecił tylko na dół, więc na górze będzie cień i będzie ciemno. Dodać barierki. Chodzi o te barierki tutaj na górze. Zrobiłem taki specjalny model. Dodać nowe modele na scenę. Głównie chodzi o to, że zamiast tych krzeseł będą takie kwiatki w doniczkach, żeby to wyglądało lepiej. Oraz czwarty lub. To będzie główne mięso tutaj w tym odcinku. Jak on będzie wyglądać? Będzie wyglądać tak, że tutaj dodamy kolejne drzwi w to miejsce zamiast łańcuchów. I przechodzimy, drzwi się zamykają, więc nie możemy przejść. Ale będziemy słyszeć z tyłu, jak się drzwi otwierają. Więc cofamy się, cofamy i te drzwi będą otwarte od łazienki. I celem gracza w tym lupie jest spojrzenie w tą szczelinę przez prawy przycisk myszy, co jest zoomem. Jak pamiętacie, w jednym z poprzednich odcinków na samym początku robiliśmy zoom i wtedy zobaczymy naszego przeciwnika. Mamy model potwora, ghosta, ducha, który będzie nas nawiedzać przez całą grę i w tym odcinku go pokażę i tutaj będzie wszystko pięknie. Będzie animacja, którą zrobimy, jak ten duch zamyka te drzwi i wtedy się otwierają tutaj te, żeby można było przejść dalej. Dobra, więc ten odcinek będzie długi bardzo. Także zaczynamy. Podmienić model korytarza na nowy. Ja sobie wchodzę w Models. Wy będziecie mieli paczkę do pobrania w opisie. Jedyne co musicie zrobić, to wejść, znaleźć ten model i po prostu go podmienić. Także ja sobie Ctrl-C tutaj wezmę. I Ctrl-V. Zamień pliki w miejscu docelowym. Pyk. O tak, ściany są węższe, ale nam się wszystko porozwalało. Świateł nie ma, ponieważ są za ścianami, także zaraz to naprawimy. Wybieramy tylko odpowiednie lampy. To jest ta lampa i ta lampa, która nam wyszła. Także zaczniemy sobie od tej lampy i ją po prostu przesuwamy na swoje miejsce. Pyk. Tutaj też są obrazy, które trzeba przesunąć na ściany. Teraz trzeba drzwi przesunąć. Ponieważ jak widzicie, drzwi też są przesunięte. Ok. Tutaj to okno trzeba przestawić jeszcze. Ok. Te drzwi też są prawda, wysunięte w złą stronę. Ok. Teraz ta szafeczka. Dobra. Te oto krzesła możemy pousuwać. Wszystkie krzesła możemy usunąć, prawie. Tylko te, gdzie będą stać kwiatki. Więc mamy tutaj jedno krzesło, które... Chociaż tu też możemy... Chociaż nie, tutaj kwiatka nie będzie. Tutaj kwiatka, słuchajcie, nie będzie, ale tutaj będzie kwiatek na pewno. Ups, nie ten guzik. Nie to usunąłem. Dobra. No i tak, mamy gotowe. Ok, i teraz też wchodzimy we floor i będziecie mieli nową teksturę w textures. I to jest footprints. Po prostu przerzućcie to na secondary maps, normal map i dajcie 0,2 na strength. I to nam da taki fajny efekt brudnej podłogi. No i dobra.
I teraz powinniśmy mieć już wszystko dobrze. Latarkę wyłączę. Wy macie latarkę zupełnie wyłączoną. Ja też zaraz sobie ją wyłączę. I teraz, kiedy będziemy... Pyk, mamy ładne ściany, takie, tak jak powinny być. Czyli bardziej klaustrofobiczne. I nie powiecie mi, że to wygląda gorzej. To wygląda o wiele lepiej. Taki był zamysł od samego początku. Ale troszeczkę, żem przesadził z tymi ścianami za pierwszym razem i grube wyszły. Teraz wyszło wszystko pięknie. Mamy też tutaj narożniki zrobione, które dodałem dzisiaj do modelu. I mamy gotowy nowy korytarz. Jakby coś tam się ścinało trochę teraz na nagraniu, to przepraszam, ale widziałem kątem oka, że enkodowanie przeciążone. Nie wiadomo dlaczego. Okej, okay, drugim punktem jest pozmieniać parę rzeczy w oświetleniu. Więc mamy tutaj tą lampę. To jest lamp ceiling. I my point light zmienimy na spot. Włączymy sobie gizmos, to macie pewnie włączone. Wezmę sobie E, żeby był kątowne edytowanie. Nie wiem, jak to się mówi. No obracanie, wiadomo, o co chodzi. I spot angle zwiększamy tak na, załóżmy, 150 stopni. Ok, i lamp shadow tak samo zmieniamy na spot. Widzicie, jak ciemno jest teraz na górze. Obracamy to tak samo jak poprzednie. I też zwiększamy na 150. Ok, mamy gotową lampę. Więc mamy punkt kolejny zaliczony. Teraz mamy dodać barierki. Także dodajemy barierki na górę. W models bierzemy sobie railing. Dobra. Ja mu od razu dam materiały, bo tutaj materiałów nie ma. Więc materials. Metal na metalowe części. Pyk. I jakiś, nie wiem, floor na trzymadełko. Tego nie będzie widać, że tekstura się powtarza. Ja sobie to obrócę. Pomniejszyć też to trzeba, więc to jest R, skrót, żeby to pomniejszyć. To będzie w ścianie, tego nie będzie widać. Ale ważne, że będą barierki. W ogóle ja sobie wyłączę oświetlenie, bo tak po ciemku to robię. Ledwo coś widzę. Okej. Okay. I teraz to skopiuję, obrócę o 90 stopni i przesunę tutaj. Dobra, i barierki są już poustawiane. Dobra, kolejną rzeczą jest dodać nowe modele na scenę, a tak naprawdę jeden nowy model. Będziecie mieli oczywiście wszystko do pobrania, jest to Low Poly Plant, jakiś tam model z internetu. Więc to jest taka roślinka. Ja będę chcieć mieć tą roślinkę tutaj. Więc ja sobie wchodzę w textures i tutaj pięknie robimy dwa materiały. Na plant i materiał osobny na pot, czyli na doniczkę. W pot bierzemy pot texture i pot texture jako normal map. Tutaj wam się wyświetli fix now i to musicie sobie kliknąć. Ja sobie ustawię pot, żeby bardziej się świeciło na 0,8. A w plant dajemy tego listka i norma mapę tutaj. I tak samo dajemy fix now. I ja też chcę, żeby ten roślinka się bardziej świeciła, także dam na 0,72. Niech będzie. Ok, i mamy tutaj roślinkę, więc ja sobie ją skopiuję i ją walnę też tutaj. Super. I zapomniałem do tamtej roślinki dodać box collider, więc teraz to dodam. Box collider. Ok, i on się taki dziwny ustawił, więc musimy go naprawić. Także naprawiamy go, tak żeby był mniej więcej wielkości naszego planta. Dobra, jest w porządku. Bierzemy sobie tego gnoja i ja też chcę, żeby ten plant był na samym początku. Dobra, i mamy teraz planta gotowego i zobaczmy, jak to wygląda.
Mamy pięknego planta. Piękną roślinkę. Tutaj też. Mamy też poprawione oświetlenie. Tu jest dalej za jasno, ale to się naprawi tam kiedy indziej. Mamy także lepszy cień lampy jak dla mnie, bo teraz tutaj jest światło. Wszystko pięknie, ładnie, ładnie, elegancko. Ok. Dobra. Mamy więc bardzo ładnie zrobione planty. Wszystko nam tutaj ładnie wygląda. I ta gra coraz lepiej właśnie wygląda. I o to chodzi. Za chwilę jeszcze będziemy robić czwarty loop, czyli właśnie główną część tego odcinka. Więc będzie się działo. Czwarty loop będzie bardzo mocny i wykorzystamy nowy model naszego korytarza właśnie do tego. Dobra, i możemy zacząć robić teraz już główny wątek tego odcinka, czyli loop czwarty. Więc od razu zaczniemy od usunięcia tych łańcuchów, ponieważ tutaj zamiast tych łańcuchów będą drzwi. Więc ja sobie wyłączę oświetlenie, wezmę te drzwi, po prostu je skopiuję. Także Ctrl D i przesunę je tutaj, tak? Żeby były w tym miejscu. Ok, i one będą w defaulcie otwarte. Jak nie macie punktu w tym miejscu, to wystarczy ustawić tutaj na pivot. Ok, one będą otwarte defaultowo, czyli domyślnie. Ok, i ja sobie tylko ten panel wezmę otwarte, czyli open. Wezmę to, skopiuję i wezmę tutaj closed. I drugie będą zamknięte drzwi. Będziemy je potem animować, lecz na cele, tutaj możemy na 0 ustawić Z. Jak na cele jednej zagadki będzie łatwiej, jak po prostu będziemy to te modele sobą zamieniać. Ok, więc chains możemy już wywalić totalnie, więc wywalamy wszystkie chainy. Wszystkie chainy muszą być tutaj wywalone. Pyk. A bierzemy drzwi, closed. Musimy przerzucić do one objects. O. Pięknie. I one teraz będą otwarte i zamknięte, te drzwi. Zamiast łańcuchów. Także zobaczmy, czy to działa. Pamiętajcie koniecznie jeszcze o kartce, żeby ją przesunąć. Ponieważ ona jest też poza sceną. Także kartka też musi być przesunięta. Pamiętajcie o tym porządnie, ok? Jak widzimy, drzwi są zamknięte. Nie możemy przez nie przejść. A kiedy zrobimy naszą zagadkę, jak widzimy, drzwi są otwarte, więc wszystko działa tak, jak powinno. Ok, i teraz zanim przejdziemy do czwartego loopu, musimy naprawić jedną rzecz. Czyli wchodzimy do loop manager i tutaj sobie zróbmy, o, niech tutaj nie będzie, public bool, nie wiem, trigger, niech będzie nazwa. Ok, i tutaj w durnok 3 musimy dać trigger równa się true. Ok. I door knock 3 trigger. Set active. I tutaj musi być false. Na samym końcu. I jeszcze if door source is playing w zanegowane. I te dwie linijki tutaj muszą być w tym miejscu. Okej, okay, tutaj ten trigger służy do tego, że nie chcemy cały czas robić aktywnych
tych dwóch triggerów. Chcemy, żeby on był aktywny tylko do momentu, kiedy się z nim zetkniemy. A dokładniej door knock 3 trigger. Także if trigger. I false, tak? Bo tam się zmienia na true. Także door knock 3 tutaj musimy wstawić. No i okej. Okay. To nam powinno działać. Door knock 2 jest do tego takiego cichego, cichego walenia w drzwi. A jeszcze jedna rzecz. Jak już mówiłem w poprzednim odcinku, możemy sobie which loop na starcie zmienić na dowolny loop i jak zaczynamy grę, to kolejny będziemy testować. Więc jeżeli ja sobie ustawiłem 2, to będę teraz testować trzeci loop. Tak? Żeby nie trzeba było całej gry od nowa przechodzić za każdym razem. Także jestem sobie tutaj, przechodzę przez drzwi i jestem teraz w trzecim loopie. Na samym początku gry. Okej, i teraz ten dźwięk tutaj walenia w drzwi powinien się odpalić tylko raz, nieważne ile razy przejdę obok tych drzwi. Jak widzimy, działa. Także zaczynamy. Uwaga. Czwarty loop. Tutaj będzie dużo do roboty, więc dlatego mówię, że film będzie bardzo długi. Okej, więc od razu zacznę od postaci, którą będziemy mieć w grze. Oczywiście link do tego modelu będzie w opisie. Jest to girl. I uwaga, ta postać wygląda tak. Jest to model pobrany z internetu. Trochę zmodyfikowany przeze mnie, ponieważ... O, widzę, że mógłbym go jeszcze lepiej zmodyfikować. Także teraz to zrobimy. Teraz to zrobimy. Szybko. Szybki fix. Import. FBX. Bierzemy gnojowicę. Dobra. Jest to model pobrany z internetu. Trochę przeze mnie zmodyfikowany. I widzę, że do włosów muszę dodać Solidify. Bo inaczej... Te włosy są niewidzialne w Unity. Tak szybko export FBX. Czekam aż się odmuli. Wtedy będę wiedział, że się... Dobra. Okej, okay. Jak widzimy, włosy są już widoczne. Taki szybki fix. Okej, okay. Mamy sobie tutaj tą laskę. Ja tutaj mam jakieś materiały, bo ją testowałem, także ja ją po prostu pousuwam te materiały i pokażę wam, jak trzeba to zrobić od zera. Okej, więc na początku tworzymy materiał do head. Okej, i tekstura head to jest to. Albedo. I tutaj normal map wstawiamy. I head przeciągamy na głowę. Dobra, teraz wchodzimy w nowy materiał i to będzie skin. I skin to jest to, dress, wiem, że to jest dziwne, ale to jest skin. Normal map, przyciągamy na skin i możemy to zduplikować i zmienić tego nazwę na dress, bo to jest ta sama tekstura. I dress, przyciągamy na naszą tutaj sukienkę. Ok, i ostatnią rzeczą jest zrobienie włosów. Także hair. I hair to jest to i to. Przyciągamy na włosy oraz na brwi, bo brwi też mają swoją teksturę i trzeba też je oteksturować. Tak w ogóle, jeżeli ktoś wie, co to jest za model, z jakiej gry, bo to jest model ściągnięty z internetu i to jest model z gry, która już istnieje. Jeżeli ktoś wie, co to jest za model, to gratulacje. Okej, bo mamy w taki sposób naszą postać, która będzie naszym głównym przeciwnikiem w grze. Będzie robiła jako Liza z PT. No i nasza kochana Liza. Musimy zrobić taki myk, że musimy ją odpakować. Także wchodzimy sobie w prawym na naszą Lizę. Prefab. I unpack completely. I tutaj mamy, to musimy usunąć i te dwa lighty oraz sky, bo jest niepotrzebne. Także bierzemy, o kurde, ale drastyczne. Bierzemy i to usuwamy, czyli delete. Okej, i teraz mamy już nasz model gotowy. Za każdym razem, jak chcemy ją zaznaczyć, musimy klikać na szablon. Ja sobie zmienię nazwę na nazwę na Liza. Dam ją na samą górę. Okej, mamy naszego potworka.
i jak on wygląda w grze. Zaraz się dowiemy, jak on wygląda w grze. Postawimy go tylko na dół, bo on tutaj trochę lewitował. Dobra, ja sobie od razu zrobię screena do miniaturki. Jak chcecie powrócić do pewnego ekranu, to Ctrl Shift F7. Teraz macie pełny ekran. Dobra. Ja sobie zrobię tutaj screena. Tylko poczekam, aż się cień dobrze ustawi. Dobra. Wbijajcie na Discorda, aby dostawać właśnie takie update'y, bo ja to teraz wrzucam na Discorda z postępem odcinka. Ja chcę, żeby nasza Liza kochana, żeby ona była w łazience, bo właśnie do czwartego loopu potrzebujemy jej w łazience. Także ją tutaj przesuniemy. Jak to będzie wyglądać? To będzie wyglądać tak, że do naszej Lizy, ja sobie dam w ogóle nazwę tutaj Liza Bathroom. Będzie parę modeli Lizy. Okej, okay. W naszym modelu Liza Bathroom, o tu jeszcze jest obraz, który można przesunąć. Patrzcie, to się schował obrazek. Takie ładne wejście do łazienki. Dobra, więc nasza Liza tutaj będzie. I to będzie tak wyglądało, że te drzwi będą tak się powoli otwierać. Tam będzie ciemno, tam praktycznie nic nie widać, ale będzie widać Lizę. Ale tylko podczas takiej specjalnej animacji. Nasza Liza jest na samej górze. I ona sobie tutaj będzie. I na pewno trzeba jej dać, wyobraźcie sobie, jakieś światełko. Ponieważ nie będzie jej w ogóle widać. Więc bierzemy sobie, nawet point light niech będzie. Możemy rozwinąć tutaj te kości i point light dać do neck jako parent. No, trochę intensity zwiększę. Okej, okay, no shadows, no nic. Okej, okay, i te drzwi są teraz uchylone i Liza będzie tak wyglądała, że ona sobie będzie przy tych drzwiach stała. Będzie je tak zamykała mocno, nie? Tak mocno, szybko. Ok, więc teraz trzeba zrobić animację naszej Lizy, jak ona właśnie te drzwi zamyka. Oraz animację naszych drzwi. Więc zaczniemy sobie od drzwi. Będziemy animować panel, także tworzymy nową animację. Assets, animations. I tutaj sobie stworzę nowy folder. I tu będzie loop 4. Ok, i tu będzie door, close, bathroom. Dobra, zaczynamy nagrywać i będziemy animować na osi, będziemy animować na osi Z tylko. Także zaczniemy od, no załóżmy tam minus 10. Okej, okay. I chcę, żeby tak szybko to przeszło na minus 15. Nawet jeszcze szybciej. Pyk. I potem na 0. Dobra. Tak, że ktoś łapie za klamkę. Drzwi trochę dalej lecą. Wiecie co? To jest trochę za mocno w ogóle. Damy tutaj minus 12. Ktoś łapie za klamkę. Drzwi trochę do przodu lecą i potem je zamyka, nie? Dobra, do tego jest cały dźwięk zrobiony. Okej. Okay. Zamykamy tą animację, wchodzimy w Assets, Animations, Loop 4, Door Close i wyłączamy Loop Time. Ok, wyłączyliśmy sobie Loop Time. Mamy panel na pięknie zrobioną animację. Potrzebujemy też drugiej animacji panelu, także Create New Clip i to będzie Door Open, Bathroom. Dobra. To się zaczyna od zera. To tak powolutku przez 2 sekundy, załóżmy, albo sekundę 30, się otwiera na minus 10. Chociaż nawet może być te 2 sekundy. Ok, i drzwi, mamy animację otwierania w drzwi, door open, bierzemy loop time, wyłączamy. I potrzebujemy też animacji drzwi, nie tych, tylko tych, jak one się zamykają i otwierają. Także tworzymy nowy klip. Tu będzie door close,
main, coś takiego, nie? Dobra. Więc one są na minus 100. Że minus 100 i one będą się też tak z 2 sekundy zamykać. I na 0. Mamy door close main i teraz tworzymy door open main. Zaczynamy od 0 i to w 2 sekundy idzie do minus 100. Także minus 100. Świetnie. Ok. Door open main, tutaj wyłączamy loop time i tutaj wyłączamy loop time. Też w tych, co zrobiliśmy przed chwilą, nie? Ok, możemy closed ponownie odpalić. Mamy open i panel 001. Panel 001 to jest do bathroom, a open to są te drzwi nasze, te, nie? Możemy sobie wziąć jeszcze window, animation, animator. Super. I musimy ustawić jeszcze im default state'y. Także jeszcze to na chwilę wyłączę. To włączę. Animation. Stworzymy szybko nowy klip. Door. Main. Default. Tak? Door. Main. Default. I nagrywamy po prostu na minus 100. Ok. I to wszystko. I to już musi być na loop time'ie. I też zrobimy teraz te drzwi na default, więc tworzymy nowy klip door bathroom default, nagrywamy je na 0. Ok, wyłączamy nagrywanie i teraz w animator musimy ustawić to prawym jako set as layer default state, tak, żeby to przechodziło od razu do tego, do default. I tak samo musimy zrobić z open, żeby door main default było jako default. Ok, i teraz nie będzie żadnych animacji ani nic. Liza sobie tam czeka na spokojnie. I właśnie trzeba ją teraz zanimować, więc ja sobie ustawię te drzwi teraz. Nieważne co zrobimy w tych drzwiach, jak bardzo je weźmiemy, otworzymy. One i tak będą zamknięte na początku, bo ustawiliśmy taką animację. Jesteśmy sobie graczem, tutaj nic nie ma i teraz Lizę będziemy animować. Ale nie będziemy animować Lizy, a będziemy animować, słuchajcie, jej szkielet, czyli zombie walk. Zombie walk. Ok, więc wchodzimy sobie w animation, bierzemy create i tutaj sobie zrobię nowy folder. I też w sumie nie trzeba nowego folderu robić. Tutaj po prostu animacja Liza Close. Ok, włączamy sobie nagrywanie. Ja chcę, żeby w pierwsze 0,15, czyli to jest połowa połowy sekundy, czyli 0,25 sekundy, żeby ona tutaj przyszła tak szybko. Obróciła się i żeby jej spine też się obrócił w stronę drzwi bardziej. Ok, możemy ją jeszcze bardziej przesunąć tutaj zresztą. Dobra, bierzemy sobie jej rękę, ale to już na 0,20 na przykład. Bierzemy sobie jej rękę, a ręka będzie left shoulder albo right shoulder, to jest prawa, tak? Dobra, to bierzemy prawą rękę i wysuwamy ją tak do przodu, że ona chce te drzwi zamknąć, nie? Trochę by powykrzywiałem tą łapę. Dobra, cofnę to po prostu. Dobra, right shoulder sobie wezmę. Forearm teraz przesunę. Dobra, i drzwi tutaj będą się zamykać. Możemy się pobawić trochę głową jeszcze, więc neck. Tutaj to światło właśnie też będzie się obracać tutaj pięknie. No niby tak się na nas patrzy cały czas. Dobra, i my chcemy mniej więcej taką animację mieć. Oczywiście wy to zrobicie tak, jak wam się podoba. Zapisuję tą animację. I tutaj Lisa Close nie może być loop time. Dobra,
I także zrobimy jej nową animację. Liza Default, oczywiście, tak. Liza Default. Nagrywamy ją jak stoi. Po prostu. Dobra. Liza Default będzie jako Default State. Layer Default State. Dobra. Super. Teraz te drzwi są otwarte, ale jak wejdę do gry, to one będą zamknięte. Mamy już animacje porobione, które chcemy mieć. I zaraz zaczynamy się zakodowanie. Tylko zobaczymy, czy te drzwi są rzeczywiście zamknięte. No jak widzimy, są zamknięte. Ale jeszcze nie mają kolizji, więc zaraz dodamy kolizję. A tutaj te drzwi są otwarte. Dobra, więc dodajemy tutaj kolizję, czyli po prostu box collider. On jest dobrze ustawiony już. Że te drzwi nie miały kolizji wcześniej? Dziwne. Okej. Okay. Super. I zaczynamy robić loop 4. Ok, więc loop 4 będzie się tak zaczynać, że tutaj sobie musimy zrobić obiekty zagadki numer 3 w loopie 4. Więc bierzemy create empty, to będzie free objects. Dajemy tutaj i w tym 3D object cube to będzie pierwszy trigger, który będzie no mniej więcej w tym miejscu, załóżmy, nie? Mniej więcej w tym miejscu. Trochę dalej może nawet. Albo w sumie mogę po prostu go trochę po... chudzić. Dobra, ustawiamy East Trigger, ustawiamy Mesh Renderer, wyłączamy, dodajemy tag Door Close Main. Door Close Main ustawiamy, tag Door Close Main. Ups. Nie umiem pisać. Dobra, door close main ustawiamy tutaj jako tag. Super, i wtedy te drzwi powinny się zamknąć. Te oto nasze piękne, wspaniałe drzwi. Także do open dodajemy jeszcze audio source. Wyłączamy play on awake. Ustawiamy na maksa głośność. To się już nauczyłem. Ustawiamy na 3D. I w Sounds będziecie mieli plik do pobrania. I ten plik to jest ten plik. Ok, open. To jest door close slow. Także przesuwamy go tutaj. Ok, wchodzimy do loop manager. I tworzymy sobie od razu obiekty zagadki 3. Zaczynamy od public audio source main door public trigger main. No, tu musi być game object, przepraszam. Game object trigger main niech będzie. OK. Trigger main, main door. Dobra. I teraz trzecią zagadkę tutaj. Trzecia zagadka. If which loop jest równy 4. Trigger main set active true. OK. I teraz uważajcie. Robimy teraz taki myk. Wchodzimy do Unity, wybieramy Open, wchodzimy do Animator i z Door Main Default musimy Door Close Main. Make Transition tutaj. OK. I teraz w Layers, przepraszam, w Parameters musimy dodać nowy parametr. Nie, zrobimy nie bool, tylko zrobimy tutaj Int. I to będzie state
OK, na 0. A tutaj robimy tak. Dodajemy state equals 1. Wyłączamy has exit time. I co my tutaj zrobiliśmy? W animatorze, czyli w menadżerze animacji obiektów. A, zbugowało mi się znowu to. Kurde. Tego nie naprawili. Skubani. Dobra. W menadżerze animacji zrobiliśmy przejście z defaultowej animacji do zamykania animacji. I jest tutaj warunek, że state, czyli int, musi się równać 1. I zaraz to zrobimy w kodzie. A z door close robimy make transition to door open main. I tutaj warunek jest taki, że state musi równać się 2. OK. Tak, wyłączamy has exit time. O co chodzi z has exit time? Chodzi o to, że aby przejść do kolejnej, poprzednia animacja musi się skończyć. I teraz make transition to default z tego. Tak, i tutaj już nie potrzebujemy żadnego warunku, bo to jest nasz default state. I tutaj has exit time musi być. Dobra, więc mamy 1 na zamknięcie i 2 na otwarcie. Wchodzimy do kodu, dodajemy public animator door main anim, dopiszę jeszcze, żeby się nie zmyliło. I robimy takie coś, że wchodzimy do naszego onTriggerEnter i teraz if other compare tak door main open to było? Door close main. Dobra. Door close main. Wtedy ma się zdarzyć parę rzeczy. Na samym początku zróbmy, żeby nasza animacja się zrobiła. Więc door main anim. Set int. Set integer. I teraz dajemy nazwę, czyli state. I wybieramy wartość, czyli 1. I to jest ten int, który był w parametrach, tak? Set integer, nazwa i wartość. I teraz nasze drzwi powinny się zamknąć. I teraz musimy zrobić, żeby nasze drzwi wydały dźwięk zamykania. Także to jest main door.play. OK, i teraz tworzymy tego bula. Public bool trigger 3. OK, if trigger 3 jest false, to wtedy to. Tak. OK, i tutaj trigger 3 równa się true. OK, super. Więc teraz to przetestujemy, czy to wszystko działa. Co się powinno stać? Powinno się stać to, że w czwartym loopie, jak będziemy w tym miejscu mniej więcej, to te drzwi mają się zamknąć powoli i wydać z siebie dźwięk. Ja zobaczę jeszcze, ile door close slow zajmuje tutaj czasu. Sekundę, no sekundę 30 załóżmy, tak? A nasza animacja door close trwa, no dobra, to dajemy na sekundę 30. I tyle, żeby nam pasował dźwięk, nie? I teraz musimy tylko przypisać nasze rzeczy. Także wchodzimy do pierwszego playera i tutaj musimy przypisać rzeczy, więc main door to jest open audio source, trigger main jest free object i door main anim też to open jest. Dobra, więc odpalamy grę i zobaczmy, jak to tutaj działa. Dobra, ale przed wszystkim jeszcze tutaj musimy ustawić void start, żeby trigger main.set active false oczywiście. Dobra, i w loopie czwartym trzeba triggery z poprzedniego loopu wyłączyć, więc door knock
2 trigger, set active, false i 3 trigger. Dobra. I lecimy zobaczyć, czy to działa. Słuchajcie, jeszcze jedna rzecz. Mamy wishlove równa się 4 i mamy tutaj... Mamy door source, tak? Mamy door source. I door source trzeba wyciszyć. Więc door source... Kropka stop. Jeszcze tam w razie w door source volume równa się 0. Dobra. I teraz sprawdźmy, jak to działa. Jestem w czwartym loopie. I zobaczmy, czy drzwi się zamkną. Jak widzimy, drzwi się zamknęły. Jednak nie mają one kolizji. Zaraz dodamy kolizję, ale jak widzimy, działa. Drzwi są zamknięte. I teraz kolejną rzeczą, którą będziemy musieli zrobić, to jak gracz podejdzie do tych drzwi, to drzwi z tyłu się otworzą i też wydadzą dźwięk. A trzeba będzie wyłączyć ten trigger, bo on dwa razy jest tutaj, tak samo jak było z tym. Te drzwi mają się otworzyć, więc od razu zróbmy to, żeby nam się te drzwi no wyłączały, nie? Więc to jest tutaj, o, trigger main, więc trigger main, .set active false, ok, w tym miejscu dodajemy kolizję do tych drzwi, koniecznie, do tych, więc add component box collider, ok, i jest pięknie ustawiony box collider. Teraz dodajemy drugi animator. Jednak teraz animator będzie public animator door bathroom. Door bathroom. Ok. Door bathroom, pięknie. Wybieramy nasze door bathroom. Wchodzimy do animatora. I tak samo, dodajemy w parametrach int. To będzie state. Make transition to door open. Dodajemy state na 1, equals. Wyłączamy has exit time. I potem tutaj state na 2. Do kolejnego wyłączamy has exit time. I na samym końcu do default, już bez żadnego warunku. I mamy gotowe tutaj warunki też do bathroom. Więc dodajemy kolejny trigger, który będzie dosłownie przy drzwiach. Więc free objects, bierzemy 3D object cube. I to się zrespiło tutaj i dajemy to przy drzwiach. Tak, żeby gracz mógł sobie na spokojnie wejść tutaj. Włączamy mesh renderer, włączamy is trigger, dodajemy nowy tag. Door open bathroom. Door open bathroom. Door open bathroom. Super. Wybieramy ten tag tutaj. Dobra. Wybieramy te drzwi, wchodzimy do panel, dodajemy audio source, wyłączamy play on awake i to będzie ten dźwięk. Który trwa aż 5 sekund, więc będziemy musieli zrobić door open bathroom przez 5 sekund. OK. Włączamy go na 3D, wchodzimy do project, door open slow, przerzucamy tutaj. Super. No i wchodzimy, door bathroom mamy i public audio source door bathroom sound.
Dobra, powinien sam dodawać do każdego audio source'a, ale tu jeszcze anim damy. Ups, dwa średniki mi się wpisały niechcący. Dobra, lecimy. If order compare tag door open bathroom. Tak się nazywało to, nie? Tak się nazywało to. Zaraz zobaczymy. Door open bathroom, dokładnie. Door open bathroom. Jeżeli wejdziemy w ten tag, to ma się zrobić taka rzecz. Nasz animator, door bathroom anim. Aha, bo ja tu napisałem animation, to ma być animator. Powaliło mi się. Set integer. State. Wybieramy tutaj jeden. Door bathroom sound. Play. Ok, i ostatnią rzeczą, którą zrobimy, jest public bool trigger 3 bathroom. Ten bool sobie zrobimy tutaj na true. Ok, i teraz jeden wyżej, gdzie mamy trigger main.setActive false, to wybieramy trigger free bathroom set active. A, bo ja jeszcze nie mam game objecta tego. Dobra, public game object trigger bathroom. Dobra, nie ma takiej nazwy, więc trigger bathroom. Trigger bathroom set active true. Ok, i jak wchodzimy tutaj, to wtedy trigger bathroom set active false. Ok, i zresztą tego nie potrzebujemy, także ja sobie to zaneguję. Tutaj źle trochę ogarnąłem to, więc to po prostu sobie wymarzmy stąd. Dobra, i to powinno działać, więc teraz przypisujemy tylko wszystko, co mamy przypisać. Player. Trigger bathroom. Game object, więc tak. Door open bathroom przypisujemy. Door bathroom anim. To będzie ten panel. Ja sobie to w ogóle ustawię jako bathroom door. Ok, player. Bathroom door. I też bathroom door do audio source. Ok, no i przetestujmy, jak to działa. Oczywiście zawsze czegoś muszę zapomnieć. Zapomniałem tego, że GameObject trigger bathroom trzeba wyłączyć, nie? Na samym początku. Nie wiem, jakim cudem ja zapominam takich rzeczy cały czas, ale trigger bathroom set active false na początku. Dobra, i teraz przetestujemy, jak to działa. Jesteśmy w czwartym loopie. Idziemy. O nie. Jak widzimy, nasze drzwi się ładnie otworzyły. Naszym tutaj celem będzie spojrzenie się prawym przyciskiem myszy. Teraz zaczniemy robić właśnie kolejną część, czyli to, gdy Lisa, nasza tutaj kochana, która sobie tylko czeka, będzie właśnie robiła tą naszą super animację. Więc musimy zrobić tutaj jakiś niewidzialny obiekt, na który będziemy mogli sobie spojrzeć. Jak spojrzymy się na ten obiekt i przytrzymamy prawie przycisk myszy, to wtedy właśnie ma się to wszystko zacząć. Ale zanim to zrobimy sobie... Ja to sobie muszę wszystko pozamykać tutaj.
Okej. Okay. W naszym playerze, chociaż bardziej w camera rotation i w player camera, zrobimy sobie nowy obiekt pusty i to będzie ambient. Ambient 1. Dodajemy do tego audio source. Mamy tutaj suspense. Takie coś. I to jest piosenka. Chociaż piosenka to dużo powiedziane, to jest taki ambient właśnie. Suspense ambient, więc dodajemy go tutaj, wyłączamy play on awake. Ustawiamy na 2D, bo to ma być po prostu muzyka w tle. I tak 0,75 głośność. Ok. I teraz dodajemy ostatni trigger, w który musimy wejść. Także tutaj dajemy 3D Object Cube. Gdzie on mi się zrespił, nie wiem, ale dobra. I tu będzie Baby Cry. I teraz się zacznie creepy shit robić. Wiadomo, robimy grę, to jest kopia Pity, to nawet nie jest gra w stylu Pity, to jest kopia Pity i to wszyscy dobrze wiedzą. Bo każda zagadka jest tutaj robiona tak jak w Pity. Baby Cry, o co chodzi? Chodzi o to, że jak wejdziemy w ten trigger, to będzie słychać płacz dziecka. Z... właśnie tej łazienki. Także klikamy sobie na te drzwi, dodajemy obiekt pusty. No i się zrespił gdzieś indziej, ale dobra. Baby Cry Sound. Ja sobie go przypiszę do tych drzwi na chwilę. Okej. Okay. Zresetuję jego pozycję, czyli reset. I teraz go wywalę z tych drzwi. Gdzieś tutaj, jak na razie. Okej, okay. I ja sobie dam tutaj... Baby Cry Sound i go tam gdzieś w tym miejscu. I tutaj dajemy audio source. I tutaj mam dźwięk płaczącego dziecka. Ok, i tutaj musi być na loop teraz ustawione. Wyłączamy play on awake. Wyłączamy play on awake. Ustawiamy na 3D ten dźwięk. Super. Sobie zapiszę projekt, w ogóle dawno nie zapisywałem. Ok, mamy baby cry trigger, pięknie, baby cry sound też mamy. Ok, te drzwi się otwierają, wchodzimy tutaj, baby cry i ostatni trigger w tej zagadce, do którego nie będziemy musieli wejść, tylko będziemy musieli się na niego popatrzeć, więc ustawiamy go. I on już może mieć nawet przecież trwałą kolizję. Wyłączamy tylko Mesh Renderer i to będzie Close Door Trigger. Dodajemy tag Close Door Trigger. Close Door Trigger. Ok. A do Baby Cry dodajemy baby cry. Takie same nazwy tagów jak nazwy obiektów. Ok. Więc teraz do obiekty zagadki trzeciej dodajemy audio source. I to będzie suspense 1. Ok. I tutaj w door open bathroom bierzemy suspense1.play. Super, i teraz if other.compare tag baby cry. Tutaj sobie już od razu ustawię takie rzeczy, że game object, public game object, baby cry trigger. Nawet baby cry niech będzie. Ok, i audio source, public audio source, baby cry sound. Super.
Baby Cry, set active false. Wiadomo dlaczego. A door open bathroom, baby cry, set active true. Ok, jak wejdziemy tutaj w to, to if baby cry sound is playing na negacji, to wtedy baby cry sound.play. Dobra, i teraz nie zapomnę, że tutaj musi być baby cry.setActiveFalse. Dobra. I przetestujmy, jak to działa. Tylko musimy przepisać wszystko, więc player. I mamy baby cry jako game object, więc baby cry. Suspense 1 to będzie w ambient 1 i baby cry sound. Tu jest baby cry sound. Ja go szukałem gdzieś niżej. To damy go niżej, żeby nam się to nigdy nie zgubił. Free objects. Ok. Player. Baby cry sound. Tutaj go dajemy. I przetestujemy, jak to działa. Dobra. Widzę tutaj błąd strasznie głupi. Mianowicie w ambient 1 dałem steps zamiast suspense. Dlatego mi to nie działało. Suspense musimy dać, pamiętajcie. I od razu jak widziałem, że wszystko działa, tylko uważajcie na baby cry sound, bo jest on strasznie głośny i trzeba go tutaj troszeczkę zmniejszyć, bo jest absolutnie bardzo głośny. Także na 0,5 będzie w porządku. I teraz zobaczmy, jak to działa. Także lecimy. If hit collider, compare tag, door close trigger, tak? Close door trigger, ok, close door trigger, z małej c, close door trigger, i camera main, field of view, jest mniejszy lub równy właśnie 40. O, Windows Defender, super. Ok, i teraz dodamy tutaj animator Lizy. Więc public animator Liza anim. I tutaj Liza set active true. Liza anim. Set int state. Tak samo nazwiemy wszystko. I jeden. Ok. I potem animator door bathroom anim. Door bathroom anim set int state na 2, czyli zamykanie. Na samym końcu trzeba dać, żeby audio source zaczął grać. Bathroom, door bathroom sound, żeby zaczął grać. Tutaj dajemy public audio clip bathroom close door bathroom sound.clip równa się bathroom close i door bathroom sound.play. I tutaj oczywiście ten warunek, jeżeli door bathroom sound is playing, jest nieprawdą, czyli wtedy, kiedy nie gra, to ma zacząć grać. Ok, i zrobimy jeszcze ostatni bool, więc tutaj robimy public bool i niech to będzie finished. Ok, na starcie to będzie false, a tutaj musimy dać is playing and finish.
jest na nieprawdę, ale coś tutaj nie załapało. A finished. Dobra. Finished. Okej. Okay. Play i finish. Finished równa się true. Super. I tutaj zrobimy jeszcze ostatnią rzecz. Czyli baby cry sound. Volume. Tam. Minus równa się kropka 5 f razy time kropka delta time. Czyli żeby w sekundę nam się po prostu głośność baby cry sound wyłączała, żeby to nie było takie instant, nie? Dobra, wchodzimy do player. Przypisujemy wszystkie wartości. Więc tak, Liza. Dodajemy Lizę. Liza bathroom. Tutaj musimy przypisać zombie walk do Liza anim, bathroom close, audio clip. Czyli wchodzimy w sounds i tutaj jest door close i to jest to. Aha, widzę tutaj błąd, co zrobiłem. Także naprawiamy to, wychodzimy, no, to nie ma takiego wielkiego znaczenia, ponieważ door close slow to jest szybsze. Więc door close slow. Tutaj musi być. Ja pomyliłem. Dosłownie pomyliłem. Audio source'y. Więc tutaj ta animacja. Animation. Door close main. O. Będzie trwała 3 sekundy, tak jak powinna. Więc 3 sekundy trwa ta animacja. I audio source. Door close fast. Musimy dać. Więc ten. Ok. I teraz zobaczmy, jak to działa. Mam nadzieję, że działa. Także zobaczmy. Nie działa, ponieważ ten Raycast Hit jest tylko w which loop równa się 2. Także musimy tutaj to skopiować do which loop równa się 4. Więc kopiujemy sobie to. Ctrl C. Which loop równa się 4. Oho, i zostawiamy tylko tego ifa. Tylko tego ifa zostawiamy. Tylko to nas obchodzi. Dobra. I to tutaj może być mathf.infinity bla bla bla.infinity. Dobra, i teraz przetestujmy, jak to działa. Dobra, znowu zapomniałem zrobić jednej rzeczy. Ja przysięgam, że to jest mój największy wpadkowy odcinek. Już 2 godziny 23 minuty to nagrywam. Nie wiem, ile jest tutaj rzeczy. Ale parameter state does not exist. I chodzi o zombie walk. No tak, zombie walk. To dajmy int state. Pyk. Liza default. Tutaj state 1 equals. Potem do default przechodzi, tak? Już bez żadnego tego. I bez has exit time. Okej. Okay. I czy ja tutaj mam... Zagadki 3. Trigger bathroom. I 3... Ja mam... Ten trigger. Close door trigger przypisany gdzieś. Nie ma, więc trzeba go przypisać. Także public game object. Close door trigger. O Jezu, co ja piszę w ogóle? Close door trigger. Close door trigger set active false. Ok, i dopiero w baby cry. Close door trigger set active true. Close door trigger. Dopiero tutaj on ma się odpalić. Więc wchodzimy do naszego playera i tutaj mamy close door trigger i to jest close door trigger. Musimy go tutaj przypisać. O ten trigger dokładnie, nie? Dobra. I teraz przetestujmy, czy to działa.
Dobra, jest lub czwarty. Przetestujmy wszystko. Mam nadzieję, że już wszystko. Jak widzimy, drzwi się tam zamykają. Drzwi z tyłu się otwierają. Lizy nie ma. I uwaga! Dobra. Działa, ale jak widzimy, animacja jest trochę popsuta. Także musimy ją naprawić. Tutaj musimy dać jeszcze door, knock, slow, stop. I door, knock, slow, volume równa się 0. To już nam nie jest potrzebne. W zombie walk, animation, Lisa close. Po prostu ją mocno odsunę do tyłu. Bym poprawił trochę tą animację. I na samym końcu totalnie ją tutaj wywalić, nie? Totalnie ją tutaj wywalić. Okej, okay. Nie robić żadnego przejścia. Lisa close to będzie ostatnie. Dobra. Działa. I teraz tutaj mamy close, open, main, tak? I animator jest taki. Więc musimy tutaj ustawić inta state na 2. Jeżeli będzie finished, nie? Dobra, a finished to będzie to. Ta linijka kodu. Te dwie linijki kodu tak naprawdę. Tylko, że tutaj na 2 musimy dać. I musimy zrobić jeszcze audio clip kolejny. Także audio clip. Public. Audio clip main door open i ustawimy main door.clip równa się main door open. Ok, i kropka play też mamy, nie? Dobra, wchodzimy w playera. Mam nadzieję, że to ostatnia rzecz, którą robimy w tym odcinku. Main door open audio clip. Także project, sounds, door open slow. No niech będzie ten klip, nie? Dobra. I zobaczmy, czy to w końcu działa tak, jak powinno. Głupi błąd, zobaczcie. W animatorze, tutaj te drzwi, animator, tutaj było greater, ale trzeba na equal zmienić. Boże święty, ile błędów w tym odcinku. Ale będzie wycinania, kurde bela. Dobra. Nie no, działa, działa. Tylko, że nie działa to, że bubuś się nie ścisza. A ja wiem dlaczego. Tutaj po prostu baby cry sound.volume musimy dać na równa się 0. I tyle. Dobra, i teraz będzie wszystko działać. Wszystko będzie działać. Wiecie co? To tyle w tym odcinku. Pokażę wam oczywiście efekt końcowy na końcu. Ale ja się pobawię trochę z tą animacją jeszcze tej Lizy. I zrobię ją trochę lepiej, nie? Już poza odcinkiem, bo naprawdę już 2 godziny 43 minuty nagrania, z czego pewnie z godzina będzie tylko materiału, reszta będzie wycięta. Dzięki za obejrzenie. Zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. Wpadajcie na Discorda, jak macie jakieś problemy, to piszcie, ja wam pomogę. To wszystko. Na razicho.